Zaczęliśmy w 2019 roku. Zetknęliśmy się z czystą rzeką. Każdy mówi, a czysta rzeka, no wiadomo, jakie te rzeki są nasze. Ktoś nagle pomyślał, żeby ta rzeka była czysta, żeby posprzątać. No fantastyczny temat, no fantastyczny. Po pierwsze ekologia, po drugie możliwość wciągnięcia w to młodych ludzi, bo to też jest ważne. Młodzi ludzie mają różne w tej chwili, prawda, pomysły, różnego rodzaju hobby, nie zawsze związane z tym, co jest dobre. Okazuje się, że można. W 2019 roku ruszyliśmy tutaj z młodzieżą w akcji właśnie, która nazywa się Operacja Czysta Rzeka. Jesteśmy w niedużej gminie Szreńsk na północnym Mazowszu. Zobaczymy, co młodzież ma do powiedzenia na temat operacji Czysta Rzeka. Witam Państwa. Dzisiaj znajdujemy się w Szkole Podstawowej w Szreńsku i dziś udamy się do klasy 7 C i zadamy kilka pytań dotyczących sprzątania i śmiecenia. Dlaczego nie warto śmiecić? Jest to niebezpieczne dla zwierząt. Chcę mieć czystość wokół siebie, czy iść po czystym chodniku. Co byś powiedziała sobie, która śmieci? Człowieku, nie masz szacunku dla innych osób, które sprzątają i no, nie jest to miły widok, kiedy widzimy porozrzucane śmieci na przykład na chodniku. Nigdy tego nie tolerowałam i tolerować nie będę. Dlaczego bierzesz udział w operacji Czysta Rzeka? Biorę udział w operacji Czysta Rzeka, ponieważ chciałabym miejsce, w którym spędzam swój wolny czas, było czyste i zadbane. Zachęcam innych do udziału w takich akcjach, aby pokazać, jak ważne jest zachowanie czystości. Jak przed chwilą usłyszeliśmy, uczniowie klasy 7C zdecydowanie nie wyrażają zgody na śmiecenie i chcą sprzątać i mają do tego możliwość w operacji Czysta Rzeka. Ze Szkoły Podstawowej w Szreńsku mówił dla Państwa Wiktor. Szybki kontakt z uczniami, z nauczycielami. 22 Światowy Dzień Ziemi podpasował nam jaki tematycznie, jako że i Światowy Dzień Ziemi, ale mówię, będziemy realizować to, co robiliśmy w 2019 roku. Pokazanie młodzieży, że oprócz śpania, alkoholu, papierochów jest inne życie, że jest teatr, piosenka, taniec, miłość, no wszystko w zasadzie, prawda? Że można bez tego żyć, że można bez tego wytrzymać. I z początkowa też taka grupa, a po co tu jakiś tam paszport? Rozrastały się te grupy, bo to już jest, to są sprzed kilku dobrych lat. No i okazało się, że w jakimś stopniu zarażały następnych, bo to też jest ważne. Czyli na pewno tym sprzątaniem zarażamy, prawda, młodych ludzi ich. Oni zarażą następnych. Patrz, że możesz zobaczyć. Trzeba chcieć to robić. Trzeba lubić to robić i pokazać innym, że jest to dobre i warto to naprawdę. Zarówno, mówię, nie tylko chodzi mi o sprzątanie, o czystej rzece. Pokazanie właśnie, że można działać, że możemy to robić. Akcja jest wspaniała. Mam nadzieję, że będzie trwała do końca świata i jeden dzień dłużej. Tu można śmiało zacytować Jurka Owsiaka, bo jest to potrzebne. Sprzątajmy nasze rzeki, sprzątajmy nasze stawy, sprzątajmy nasze jeziora, bo nie możemy do tego doprowadzić, aby nastąpiła katastrofa ekologiczna. Czyli w górę serca, albo jeszcze niektórzy tak mówią, w górę pióra i niech żyje czysta rzeka.
Sponsor oficjalny Forte Plus, sponsor Banku Kontenerów, Fundacja Intercars, sponsorzy wspierający Epson, Intel, PepsiCo, Rekologia, partnerzy oficjalni Arche, Bank Ochrony Środowiska, Sigro, SCT, Anfarm, Servier, Egis, Asekol.pl, Braun Forman, Dobra Energia dla Olsztyna, partnerzy logistyczni Toyota Auto Podlasie, DHL, partnerzy sztabu głównego 4F BNP Paribas.